Wszyscy zboczyli, razem stali się nieużytecznymi. Nie masz, kto by czynił dobrze, nie masz ani jednego. List do Rzymian, 3:12. 5 marca 1953 roku zmarł Stalin. Na temat śmierci tego potężnego dyktatora Rosji krąży wiele spekulacji. Władca, z którego polecenia zostało zamordowanych 20 milionów ludzi, a 28 milionów zostało deportowanych z kraju, stał się ofiarą własnej tyranii. Były to okropne chwile. Krótko przed śmiercią wyglądał jak obłąkany, jakby zły, a jednocześnie pełny przerażenia. Tak ostatnie minuty życia ojca wspominała córka Stalina, Swietłana. Krótko potem zmienił się na twarzy, wargi stały się czarne, aż w końcu się udusił. I jeszcze dzisiaj, 70 lat po jego śmierci, nie wszystkie fakty zostały wyjaśnione. Relacja z ostatnich minut Stalina daje dużo do myślenia. Wstrząsające były walki partii politycznych o przejęcie władzy, szalejące w tych dniach na Kremlu. Ale nade wszystko porażający był koniec Stalina. Krok przez linię, za którą znajduje się wieczność. List do Hebrajczyków, 2:15 mówi, że ludzie, którzy nie przyjmują ofiary pojednawczej Pana Jezusa Chrystusa z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. To znaczy, że wszyscy ci ludzie w jakiś sposób odczuwali lęk przed śmiercią. Ten lęk nie ogranicza się do godziny śmierci i związanych z nią cierpień, lecz o wiele bardziej dotyczy tego, co następuje po niej. Poniekąd jest zrozumiałe, że młodzi ludzie, którzy mają życie przed sobą, pytanie, co będzie po śmierci, zagłuszają lub ignorują. Odsuwają je na później. Jednak niebezpieczna to sprawa, gdyż nieszczęście szybko może spotkać każdego człowieka. Dlatego tak ważne jest, by jeszcze w dobrych czasach swoje sprawy przed Bogiem uporządkować. Nie śmiemy nikogo porównywać ze Stalinem, ale ten człowiek w ostatnich minutach życia był pełny przerażenia. Dlaczego? Ponieważ czuł ogrom swej winy przed Bogiem. Zresztą nie on jedyny. Każdy człowiek czuje ciężar win, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Jedynie ten, kto uwierzył Panu Jezusowi Chrystusowi, nie ma już żadnej świadomości grzechów. Być może zapytasz, co trzeba uczynić, aby stanąć usprawiedliwionym przed Bogiem. Musisz pokutować, to znaczy przyznać się przed Bogiem, że jesteś grzesznikiem i uwierzyć w ofiarę pojednania Jezusa Chrystusa na krzyżu. Musisz uwierzyć Jezusowi, musisz uwierzyć w Pana Jezusa Chrystusa. Każdy, kto w Niego wierzy, otrzymuje przebaczenie grzechów i może spokojem w sercu kroczyć drogą życia. Śmierć nie jest już dla niego horrorem, lecz pójściem do Jezusa, swojego Pana w niebie. Tej pewności i takiego pokoju w sercu życzymy również i Tobie. Wszyscy zboczyli, razem stali się nieużytecznymi. Nie masz, kto by czynił dobrze. Nie masz ani jednego. List do Rzymian, 3:12.